nadzieje były, ale niestety dzisiaj na boisku Wisła je nam zabrała i już nie ma co tak naprawdę myśleć, bo to jest najważniejszy mecz znowu z Lechią Gdańsk. Szkoda, że w takim stylu nie udało się tej pierwszej ósemki osiągnąć, bo z przebiegu spotkania oczywiście Wisła miała swoje sytuacje, ale my też mieliśmy bodajże 3-4 takie naprawdę stuprocentowe sytuacje, gdzie trzeba z nich wycisnąć więcej i zdobyć przynajmniej jedną bramkę, żeby ona dała nam nadzieję. W przerwie tak naprawdę uczulaliśmy się, że jedna bramka straty to nie jest nic wielkiego, jest to spokojnie do odrobienia, tym bardziej, że prezentowaliśmy przez te mecze w tym roku wytrwałość i gdzieś tam, jak to trener mówił, z szabelką nawet przy niekorzystnym wyniku nie szliśmy do przodu i tak miało być w drugiej połowie. No niestety bramka na 2-0 troszkę nam podcięła skrzydła i tam pierwsze bodajże 7 minut po stracie tej drugiej bramki było takie dla nas ciężkie, żeby się otrząsnąć. Natomiast później już ta gra wyglądała lepiej, sytuacje były. Wiadomo, Wisła kontrowała, no bo siłą rzeczy my ruszyliśmy troszkę mocniej ofensywnie i z kontry też mogli coś strzelić. No jest duży niedosyt, bo naprawdę uważam, że ta praca poszła w dobrym kierunku. Ten mecz to już jest historia i teraz najważniejsze spotkanie jest Lechią Gdańsk. No właśnie trener Tarasiewicz przed momentem powiedział na konferencji, że jest z Was dumny z całego tak naprawdę sezonu, a szczególnie z tego roku i ma nadzieję, że to niepowodzenie dzisiaj jakby Was nie podłamie. Chyba nie można być, nie można tak sądzić, prawda? Bo tak naprawdę teraz najważniejsze mecze przed Wami. Nie, no oczywiście, no jesteśmy mężczyznami, przyjmujemy to na klatę i to my przegraliśmy na boisku i tak naprawdę trzeba oczywiście sobie powiedzieć parę mocnych słów i wyeliminować błędy, które dzisiaj niewątpliwie się przytrafiły. Natomiast nadal jesteśmy mocni, jesteśmy zespołem, który jest zgrany, potrafi w piłkę grać i dzisiaj nawet pomimo porażki w Krakowie to pokazaliśmy, że tutaj można grać jak równy z równym. Natomiast teraz tak naprawdę klucz leży na boisku u nas w Kielcach z Lechią Gdańsk, gdzie dla układu tabeli, dolnej tabeli jest to niewątpliwie bardzo ważne spotkanie, bo 3 punkty dają nam troszkę większą przewagę nad tymi drużynami, które są za nami i trzeba zrobić wszystko, żeby w tym meczu zwyciężyć, bo tak naprawdę jedno jest, że jakieś tam punkty zrobiliśmy, ale najważniejszy jest cel, który był założony przed, a więc utrzymanie korony w Ekstraklasie. I ja wierzę w to, że tak będzie, bo po prostu dobrze gramy, a więc no tutaj trzeba mieć dobrej myśli. No na pewno, z racji tej naszej serii i tego, jak graliśmy do tej pory, liczyliśmy tutaj na kolejną zdobycz punktową, że uda nam się podtrzymać tą pasę. Nie byliśmy, moim zdaniem, nie byliśmy gorszym zespołem do momentu straty pierwszej bramki. Mi się wydaje, po trochę nerwowym naszym początku mecz się wyrównał. Mieliśmy też swoje sytuacje, sporo mieliśmy z tych fragmentów gry, nie udało się tego wykorzystać. No i później szybko stracona druga bramka w pewien sposób wymusiła na nas to, że się musieliśmy bardziej otworzyć, żeby godzić wynik, co Wisła wykorzystywała grając w kontrataku, co robią naprawdę, naprawdę dobrze. No i niestety nie udało się odwrócić losu tego meczu. Jak trzeba zagrać teraz z Lechią i kolejnych 7 spotkań, żeby zostawić Ekstraklasę w Kielcach? Z Lechią trzeba wygrać. No. Zagrać tak, żeby wygrać. Myślę, że nie będziemy nagle zmieniać jakiegoś sposobu gry po jednej porażce. Na pewno będziemy grali tak do tej pory konsekwentnie, bo to w większości, w prawie wszystkich meczach nam przynosiło co najmniej jeden punkt i myślę, tak samo będziemy grali, ale jeszcze bardziej musimy grać skoncentrowani i wykorzystywać swoje sytuacje.